Witajcie kochani. Dzisiaj mam dla Was kolejny filmik z moimi zakupami. Tym razem będzie ich znacznie mniej, wiadomo, bo ostatnio troszeczkę ich kupiłam. No ale tak przy okazji, wiadomo, zawsze coś tam kobietę w sklepie skusi. Powiem Wam, że od dłuższego czasu polowałam na te olejki z Bielendy. Szkoda, że był tylko jeden rodzaj, bo bym sobie kupiła dwa czy trzy, bo są bardzo fajne, ale to no bliżej Wam opowiem już w projekcie Denko, bo ma jedno opakowanie już zużyte. Więc się podzielę informacjami na ten temat. Cena około 10 zł, więc bardzo przystępna. Kupiłam jeszcze żel peelingujący, oczyszczający do mycia buzi. Powiem Wam, że ten żel używa moja córka i ona jest z niego zadowolona. No ale oczywiście ja też postanowiłam spróbować. To jest wiadomo żel do cery tłustej, mieszanej, więc jak najbardziej powinien być ok. No ale to wiadomo, jak się sprawdza na mojej skórze, to Wam powiem dopiero jak zużyję. Kupiłam jeszcze płyn micelarny. Ten płyn micelarny też kupuję od pewnego czasu, z tym, że kupuję go dla własnej córy. Radzę sobie doskonale z makijażem wodoodpornym. No i mam go zamiar wypróbować na swojej skórze, na swoich oczach. Moje oczy niestety są wrażliwe, mam nadzieję, że będzie się fajnie sprawował. Cena płynu to jest około 5 zł, więc nie jest jakaś to wygórowana kwota. Skusiłam się jeszcze, bo był bardzo fajny zestaw. Trzech żeli pod prysznic z Luxi. Każdy o innym zapachu, jak widzicie. Cena była około 10 zł za to całe opakowanie, więc bardzo fajnie. Używałam kiedyś mydła w kostce Luxia. Niestety Luxia mnie uczuliła. No i mam cichą nadzieję, że żel pod prysznic będzie znacznie lepszy od tego mydełka w kostce. No i jeszcze jedna rzecz. Mam nadzieję, że też będzie fajna. To jest mus do ciała z Dax Cosmetics Perfecty. Z witaminami, z minerałami, z masłem shea. Mam nadzieję, że będzie fajną miał konsystencję, bo jeszcze go nie otwierałam, więc nie wiem. Cena około chyba 10-12 zł. Mam nadzieję, że będzie fajny, no ale to mówię, bliższych informacji Wam udzielę dopiero, jak go zużyję. No i skusiłam się jeszcze na kilka rzeczy z Avonu, no bo od czasu do czasu coś tam sobie z tych katalogowych produktów zamawiam. Skusiłam się na maseczkę z róży. Ona ma taką konsystencję, trochę jak galaretka wygląda. I w środku są płatki róż. Nie mam pojęcia, jak to będzie działało. Jest to zupełnie nowy produkt w tej chwili w Avonie, więc nic nie mogę na jego temat powiedzieć. Ale mam nadzieję, że efekty na twarzy będą fajne. Skusiłam się jeszcze na płyn do kąpieli, bo bardzo lubię kąpiel z różnymi dodatkami. Tu jest akurat wanilia z figą. Lubię wanilię, lubię słodkie zapachy, więc myślę, że powinno się fajnie sprawować. Kupiłam jeszcze jedną rzecz do włosów. Na punkcie włosów to mam ostatnio jakąś, nie wiem, manię, ale nie mogę sobie z nimi poradzić. One w tej chwili po prostu odrastają. Chciałabym je trochę zapuścić. Każdy włos jest w inną stronę. No ale myślę, że jeszcze troszkę i jakaś wizyta u fryzjera mnie czeka, żeby okiełznać tą moją fryzurę. Tu jest akurat odżywka pielęgnująca z arganem. No na temat arganu już powiedziano bardzo dużo. Więc myślę, że powinny się te moje włosy ładniej układać i powinny fajniej wyglądać. Skusiłam się jeszcze, to jest też coś nowego w tej chwili w Avonie. To jest krem BB. Tam mają w dwóch odcieniach dla skóry jasnej i dla skóry ciemnej. Filtr jest 15, więc jest dość wysoki. Jest z witaminkami. Krem jest hypoalergiczny, ma nadawać lekki koloryt. Mam nadzieję, że będzie się fajnie sprawował na twarzy, no ale to wiadomo, dopiero coś Wam bliżej powiem, jak go użyję. No i kupiłam sobie jeszcze trzy produkty koloryzujące do malowania buzi. To jest kredka do brwi, oczywiście wykręcana, jest w kolorze brązu. Ja bardzo lubię te konturówki, one są fajne, one są miękkie, ładnie się rozcierają, także spokojnie mogę je Wam polecić. No i skusiłam się na jeszcze jeden produkt. To jest też w tej chwili coś nowego u nich w katalogu. Tusze do rzęsy w kolorach. Kupiłam fiolet. To jest fiolecik ten akurat dla mnie. I kupiłam habrowy. No i tak. Habrowy był dla córki, fiolecik dla mnie. Habrowy oczywiście już został wypróbowany przez moją córę. I muszę Wam powiedzieć, że kolor na oczach, na rzęsach wyszedł idealny. Wręcz odzwierciedlał to, co pokazane było w katalogu na zdjęciu. Były piękne, habrowe rzęsy, więc mówię, no chciałam szybko, szybko podzielić się z Wami tą informacją, że kupiłam i muszę sama po prostu wypróbować na rzęsach, jak to wygląda. No i kupiłam sobie jeszcze pomadkę. To jest pomadka z tych takich nabłuszczających.
Perfekret. Nie jest oczywiście jeszcze otwierana, nie mam zwyczaju otwierać kosmetyków. I mam nadzieję, że kolor będzie zbliżony chociaż do tego, co mam w tej chwili na ustach. To na tyle dzisiaj mojego szaleństwa zakupowego. Następny filmik postaram się już, żeby był z produktami, które zużyłam, a troszeczkę mi się ich nazbierało. Mam nadzieję, że te informacje będą dla Was przydatne. No i co? Do zobaczenia w następnym filmiku. Pozdrawiam Was cieplutko. Pa, pa.